Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym pierwszym odcinku z Rimworld Alpha 16. Tak jest. Jako, że nas ostatnio zabili, no to sobie pomyślałem, że. A! Spróbujmy jeszcze raz. Także, kochani, teraz wybrałem sobie. Może pokażę ten świat. Wybrałem sobie nad wybrzeże. Nadbrzeże, chciałem powiedzieć. Wybrzeże. Jesteśmy tu. Tu. Całkiem większy ten świat zrobiłem. On jest chyba na 50%. Standardowo jest na 30%. Natomiast nie wiem jeszcze, co będziemy robić tutaj i ile wytrwamy. Natomiast może jakieś przeprowadzki, wiecie, trochę posiedzimy tu, bo można założyć kolonię gdzieś indziej, nie? Może będziemy się gdzieś kierować, może tu potem. Tu już potem jest. Nie, tu jest Tempest Forest. Tu jest desert. Tu jest desert też. W drugą stronę. No właśnie, tu jest tropikal, potem tu może jakoś tak pójdziemy. Stąd się wystrzelimy, nie wiem gdzie. Może tu gdzieś chyba. Nie wiem, czy przejdziemy, może tu lepiej. Dookoła. Coś takiego. Oczywiście nie obiecuję tego, bo może się skończyć, że po paru odcinkach znowu zginiemy. No ale taki jest niestety hardcore, więc trzeba się z tym pogodzić. Natomiast, kochani, siedzimy sobie na nadbrzeżu. To jest troszkę większa mapa niż zazwyczaj. Biorę. Natomiast jest mocno górzysta. Ale będę chciał zrobić to tak trochę delikatniej. Nie będzie aż tak dużo polowania na zwierzęta, chyba że ktoś nas zaatakuje. Tylko będziemy sobie łowić ryby. No, także gramy sobie na Cassandrze Classic na poziomie Medicore. To jest taki średni. Nie, przepraszam, na Randy Randomie gramy. Na Rafie. Dobra, dajmy na Medicora jednak. Póki co. Standardowych ludzi wziąłem z tego wcześniejszego save'a. No bo oni, kurde, za długo nie pożyli. Więc wydaje mi się, że to będzie dobry pomysł. No i tutaj zoomowane mam na tym, ponieważ tutaj początkowo chyba się osiedlimy. To jest zwłaszcza, że od dołu nas nikt nie zaatakuje. Tutaj też mamy depozyt. Mamy Steam Geysera. Trochę minerałków. Tu są rare mineralsy. Tu są zwykłe, także wszystko jakoś w miarę blisko. Co prawda nie ma chyba dobrej jakości ziemi, jest tu jedynie. Tutaj zaczynamy, zaraz to będziemy ogarniać. I tyle. Natomiast, tak jak mówiłem, no to jest taka trochę dziwna mapka, bo wszystko co nas będzie atakowało prawdopodobnie, nie wiem czy przyjdzie stąd, mogą przyjść stąd, tu i tędy. Może to zamurujemy jakoś, chociaż wtedy przyjdą tędy, jakieś sandbagsy. Worki z piaskiem oczywiście. Tu jest kopru troszkę. Tu jest jade. Jade winds. Tutaj mamy cola. Tutaj mamy trochę irona. Tu mamy trochę soli. Tu nie wiadomo co tu jest. Mishi. Podejdź tu. No właśnie. Ancient Danger, to od razu sobie zaznaczymy. Jako D. No ostatnio jak widzieliśmy tam, jak spadły meteoryty, to była masakra. Natomiast tutaj miejmy nadzieję, że nie spadnie. Zresztą wszystko jest jakby poza chyba tym miejscem. Chyba wszystko jest ukryte gdzieś tam w skałach. Także prawdopodobnie znaczy. Przewiduję, że gdzieś tam się przekopiemy w końcu, bo raczej się będę w dół przekopywał, może tu. Także, żeby mieć, wiecie, wszystko od góry, nie? Jakby coś szło na mnie, to gdzieś tu może się zablokujemy. Tu się zablokujemy, może coś tutaj, jakieś więzienie, nie wiem co. Coś pomyślimy. Co tu jest? Tu jest trochę kopru więcej. No, także, aha, chciałem powiedzieć, że jak tu się na przykład przekopiemy, to się okaże, że tego kawałka góry już nie ma, nie? Także trzeba będzie uważać, dlatego wydaje mi się, że dobrym pomysłem jest właśnie posiadanie tego. Tu można przekopać się kawałek, zrobić kolejny tutaj pomieszczonko. No, jest to pomysł. Czy chciałbym to rozwalić, żeby obchodzić to dookoła? Nie wiem jeszcze. Natomiast wiem, że. Tylko pytanie, czy tutaj potrzebuję ten przechodzić. Czy zrobić tak i tu pomieszczenie.
4 na 3. No ewentualnie to rozwalić. I tu mieć wejście. Tu zbudować ściankę. No, jakoś tak. Także to będzie musiało być. To na razie nie. To do rozwalenia. Są tu skurczybyki. Te. Z tego można. Z tego co rozumiem, to jest gniazdo pszczół. I można miód sobie zrobić. Tutaj chyba w production special. Tak. To można zrobić ule po prostu. Także mieć miód z tego. Aha, w ogóle jeżeli chodzi o temperaturę i wegetację roślin, to sezon jest, znaczy idealne warunki do roślin, czy dla roślin są od pierwszego dnia chyba właśnie wiosny do chyba pierwszego dnia zimy, także trzy sezony, bardzo długo, bardzo dużo czasu. No tak wiecie, delikatnie będziemy sobie grać. Jeszcze z takich informacji, zanim tu kurde przejdziemy, albo może już zacznijmy to grać, bo gadam tylko i nic się nie dzieje. Nowa postać Humberto, także 5 osób, nie 4. I 6 shootinga, 8, 7. Dałem wszystkim crafting nauczony. Wszystkim crafting, może nie na wysoki poziom, ale wszyscy mogą craftić. Humberto też. Humberto nie może, nie wiem czemu. Chyba nie zrobiłem tego. Także wszyscy inni mają przynajmniej pasję do tego, żeby craftić. Humberto ma melee, ale shooting też może uprawiać, natomiast Craig lepiej będzie sobie radził z tym. Właściwie radziła. Tu mam na siódemkę shooting, tak słabo trochę. Mishi, weź brat show. Może tego. Aha, zaczynamy z psem. Sindbadem i z dwoma kurami, bo myślałem sobie, że, znaczy z kurą i z kogutem. Koń nie jest nasz niestety. Shooting na siódemkę, zobaczmy co zostało. No, to zabieramy, trochę więcej posiłków, namiot, oczywiście penoksycylinę wziąłem. Jeden power, w ogóle to może zróbmy tak. I się przejdziemy tutaj. Także tutaj będą pokoje, jak się domyślacie. Zróbmy już z tego tu. Czy to do wywalenia? Tak, to do wywalenia. To też do wywalenia będzie. Znaczy do rozwalenia tak naprawdę. I to też, to oczywiście przejmujemy. Coś miałem mówić, kurde, nie pamiętam o czym. Aha, że ten odcinek nagrywam, znaczy, że całą wcześniejszą serię nagrałem w sumie w 4 dni. Tak, miałem taki, kurde, kaprys. Także tu zrobimy stockpile'a chyba początkowo. Albo tu stockpile'a. Może tu stockpile'a. Dużo nie trzeba będzie, to zadaszymy oczywiście. Zadaszymy to również tu. Tu jest niby ten czerwony krzyż jako pokój do tego, ale medyczny, ale to będzie crafting prawdopodobnie w tym. No i bardziej będę zwracał uwagę na to, przepraszam, czy wszyscy noszą? Tak, zaraz się tym zajmiemy. Będę zwracał większą uwagę na, żeby nie mieć rozpierdzielonego tego wszystkiego, tylko po to właśnie, po to są te wszystkie kontenery. I tu będziemy, tutaj tylko na przykład na jedzenie. I fajny widziałem bajer. Co powinna być? Beczka. Nie mam z czego zrobić beczki, ale nie szkodzi. Tu beczka, raz, dwa, trzy i to. Tak, dobrze mówię? Źle mówię. Tu jest beczka. Raz, dwa, trzy i to jest tu. Także tutaj będzie kolejny, ale to później. Dobra, trochę przyspieszmy to. Dobra, zone.
Tu oczywiście to jest nasze wszystko. Proszę mi nie robić was. To jest dobrze. Proszę mi nie robić domów, proszę mi nie pokazywać tego. Na razie wydaje mi się, że zrobimy zwykłe sleeping spoty. Nie będziemy się na razie bawić w jakieś dziwne rzeczy. Natomiast jeszcze jeden będę potrzebował, sleeping spot. Może tu na razie. Tak. No tak, nie mamy nic, także trzeba od razu drewienko dziabnąć skądś. Niech ktoś się tym zajmie. Tutaj drzewka, tutaj ten, tutaj sobie łóżka proszę robić. Fajnie. To proszę rozwalić. Tu od razu beczka. Production. Prepare food ze steel alloya. Tu ma być, z tego co pamiętam, chyba tak. Bo takie jest fajne ułożenie gdzieś widziałem i powiem szczerze, że to jest dobre. I tu ma być beczka. Chodzi o to, że w beczce będziemy przechowywać surowe jedzenie, które będzie robione i od razu będzie przenoszone tu. Bo właściwość tego tutaj jest taka, że 25% wolniej się psuje jedzenie, więc jeżeli nie mamy póki co możliwości prądowych, w które oczywiście pójdziemy, natomiast myślałem, żeby od razu pójść w te podstawowe rzeczy. One są, mogą być przydatne. No może training facilities nie, ale od razu fishing potem. No i storage. Tak. Dobra, to wy tam róbcie. My się zajmiemy oczywiście tym. W miarę ten mood jest, firefight. Tak, bycie pacjentem, ważna sprawa. Mamy trzech doktorów w sumie. Bedrest jest ważny. Warden, spoko. Ty może nie. Masz na piątce, spoko. Ten handling może się przydać. Natomiast go zrzucimy. Negocjacje, ważna sprawa. Kto będzie naszym kucharzem? Wydaje mi się, że jak zrobimy parę osób, to nie będzie źle. To nie będzie źle. Natomiast hunting to będzie właśnie w menedżerze. Nie będziemy dawać huntingu. Będziemy dawać jedynie trochę drewna. Tak do 205. Unrestricted, mam nadzieję, że to będzie blisko. No i ewentualnie zbieractwo. Gras. Kura, czy kura jest ten? Grasa, wydaje mi się, że tak. No. Busha nie będziemy. Hollow Tree właśnie to będziemy. No i super. Nie zmanagowałem tego, nie? Ale zapamiętało, dobra. To tyle. Konfucjusz! I ty, skurczybyku. Animalsy. Czy ja potrzebuję drewna? Może na razie tutaj wrzucimy. Sleeping spot dla animalsów jeszcze. Tutaj dla psiaka. Gdzieś mniej więcej. No, tu drewienka od razu idą. Super sporo zwierząt. To do rozwalenia, to do rozwalenia, to do rozwalenia. Od razu pójdziemy w crafting. Znaczy, że za dużo rzeczy nie będę robił do momentu, kiedy. Ktoś się bił z kimś i nie wiem kto i gdzie. Strasznie dużo zwierząt tu jest. Jest manager desk, ja wiem. Także tu. Myślę, że możemy walnąć tutaj. Tu. Jakąś lampeczkę.
Sandstone'a. Jaki tu jest w ogóle ten? Co to jest? Slate. Trzeba będzie coś rozwalić. Marble z granitu. To będziemy potrzebowali. Humberto idzie. To też, to też. To też, to też, to też, to też. Jak mówię, rozwalam na razie wszystko, bo i tak... O, są niedźwiedzie. Bo i tak... Nie będę raszował, jeżeli chodzi o jakieś dziwne rzeczy, nie? No. Hunter Lux Weapon. Nie szkodzi, bo i tak żadnych zwierząt nie będziemy... Na żadne zwierzęta nie będziemy polować. Natomiast, kurde, boję się, że ta kura... zostanie zabita. Także Animal Area, nie mam pojęcia. Tu jest wybrzeże, piasek i nie wiem, czy po prostu jakoś się nie odgrodzić tutaj. Wiecie, tędy posiać trawę czy coś. Nie mam pojęcia. Boję się, że kurde ten wilk zaatakuje. Bo dzik chyba nie. Dzik jest roślinożerny z tego co kojarzę. Flavor of meat, ale to nie. Kurde, boję się, że faktycznie coś się złego stanie. Gdzie ty jesteś w ogóle? Wy jesteście tu i rozwalacie. Wiecie co? Super. Boję się tego wilka. Zabijemy go niestety. Nie wiem jak z tym. Z dzikiem. Natomiast... Wow. I tyle. Nie to miałem zrobić. Miałem butchering zrobić. No. Tu jakieś sobie shopy są. To niech sobie będą. Tu jest Fisher. Boję się, kurde, Fishera. Też powiem szczerze, że tak naprawdę wszystko może iść w niwecz. Cztery. Pięć. Dobra, zabierz to wszystko. Ile tego jest? 32. Żeby zrobić ten... Potrzebuję 35. Dobra. Styka. Chodź, zabierz to. Zdekonstruuj to, bo to nie o to chodziło. Tylko o to. Ciabnij to proszę, bo to jest ważna sprawa. I idź spać. My natomiast... nakażemy zrobienie butchera korpsa. Przepraszam, zawsze mi się myli to kurde, bo tu zazwyczaj było, nie? Fucking shit. No właśnie tak się boję, że coś kurde koguty nasze skończą. Fertilized. Ale przynajmniej każdy ma gdzie spać. Osobno, co prawda. Znaczy, dobrze, że osobno, ale nie mają drzwi. Więc nie wiem. Egg progress 3%. Nie wiem, czy kurde nie zje tego ktoś. Trochę drewna mamy. Aha, no właśnie, bo na tym skończyłem, na huncie. Konstraktuj, konstraktuj. Ty w ogóle nie, ty sobie daj spokój. Growing. Growing na czwórce, mining będzie ważny. No. Plant cutting dla wszystkich, to jest ważna czynność. Smithing nie, natomiast ty możesz nosić, a właściwie
Najpierw czyść. Piątka, czwórka, siódemka. Tak. Crafting dla ciebie. Dla ciebie art na razie nie, natomiast mamy artystę pewnego. Nawet dwóch, ale to na razie wyrzucimy. Taylor. Tu nie, plantka, no jakoś tak. Tu oczywiście jerky. Until we have tam 10. No i super. Tu potrzebujemy wood planka. Także tu będzie nasz crafting. Oni wchodzą tędy. Tu jedno, tu drugie. Tu się nie opłaca. No tu jest 4. Tu. Raz, dwa, trzy. Może być tak. Machining smith. Furnace. Raczej z machiningu, chociaż ten machining można potem zrobić z czegoś innego, także Umberto, czy Humberto raczej poczyść. Boję się kurde tego Fischera. Może go dziebniemy. Ty masz tarczę, weź co? A bratrze, nie miał być ten? Masz na piątce, ale Humberto ma... Aha, masz na zero. Wiesz co, Humberto? Chodźcie tu. Chodź. Dropnij to. Humberto, będziesz potrzebny też. Jak kot, nie? Dobrze. Żeby to jakoś szybko zrobić, zrobimy tak. Nie wiem, kto jest naszym doktorem. Już teraz nie pamiętam. Może być Mishi. Będzie go tam polecz. Bo infekcja to nie będzie dobry pomysł. Fucho. Tak, i żeby nie zapomnieć, no bo jeszcze nie mamy przyniesionych, nie, także nie chce mi się tam iść i tak dalej. Natomiast fuel ktoś by kurde mógł zrobić, bo to kurde za jeden dzień fully healed, super, super. Dobra, weź, o właśnie. Aha, bo ty idziesz jeść tamte. Najlepiej by było, gdyby ktoś kurde to przyniósł. Wiecie co, zrobimy na razie hauling na jedynkę dla wszystkich. Niech oni poprzynoszą te rzeczy. Super! Właśnie chyba wydaje mi się, że za dużo tych zwierząt tu jest. Nie wiem, kto dostał i od kogo i gdzie, i nie wiem, gdzie są moje kury i nie wiem, gdzie mój pies jest. Wszyscy są na razie. Mamy nową kurę z tego. Ej, nie wiem, czy to Santo była czy nie, ale dobra, słuchajcie, bo nam zeżrą wszystko. Tu już 7 jest nagle. Kurwa mać. Kolejna kura. Zrobimy na razie tutaj zone. Na futsy. Wszelkiego rodzaju.
I to będzie dość ważne miejsce. Żeby mi tu nikt nie wlazł, nie? Dobra. Tu potrzebujemy kogoś, kto to będzie craftił. Natomiast właśnie, jakąś taką jeden dzień na przyniesienie tego wszystkiego jestem w stanie poświęcić. O, miałem chyba 40 posiłków, nie? Po prostu... Aha, dobra, to jest jedna sprawa. Druga sprawa. To są. To jest manager desk. On się może przydać. Może tu? Może tu? Znaczy tego potem nie będzie, tak czy inaczej, tutaj. Bo chciałbym research bench'a to również zrobić. No tak, żeby było miło, nie? Tutaj sobie kotują, tutaj sobie siedzą, tutaj sobie robią. Dobra, tu jest 4. Manager desk. Czy tu będę chciał jakiś potem coś? Zastanawiam się, czy tego nie przesunąć w lewo. O jedno pole. Chyba nie. No dobra, idźcie. Posiłki są i dobrze. Tu potrzebujemy wood planksa, którego już mamy. Zrób, żebyśmy mieli sporo ich. Także kto tam będzie miał, to się ten to zrobi. Nie to. Gdzieś można włączyć tak, żeby pokazywało imię. Albo wyłączyć. Humberto czyści. Dobrze, bo tutaj jest faktycznie sporo tego piachu. Kuro. Tak się może, kurde, skończyć to faktycznie. Stephenson nie ma, kurde, broni żadnej. Tu mamy Seeds i to. Zrobimy dodatkowy zone. Tymczasowy tu. Nie wiem, czy z tym psem coś, z tego psa coś będzie, czy nie. Tak. Nie żyje. Om nom nom. Czy potrzebujemy więcej tych? Na razie nie. Amunicję natomiast potrzebujemy. Tu misiek biega. Zróbmy tak. Zone. Animal area, także żeby one biegały gdzieś sobie tu maksymalnie. To oczywiście też, bo będzie ich przejście. No. Poleczony? Poleczony. Dobra. Także na jakieś takie, wiecie, małe te, małe zwierzątka sobie, poluj, szczury, bdury. No, także sobie tutaj gdzieś stąd jakąś taką dróżkę zrobimy i będą pomosty dla ryb. Rybacy się będziemy nazywać. A jesteśmy w miejscu wybrzeża, wybrzeże. Jakieś takie górzyste, nie?
Tak. Strąbałem. Kurde, znowu ten wilk tu popierdziela. Strasznie dużo zwierząt jest. Mam pistolet. Information wiemy, wiemy. No dobra. Drzwiczki. Construction failed, szkoda. No co jest z tobą, kurde? Kura, kura, jedna, druga. Penelopa i Santo. Boję się, że one, kurde, zjedzą nas. Tu mamy i dobrze, natomiast nie mamy jeszcze tego. To będzie wykopane, potem tu się dorzuci. O, w ten sposób. I to będzie kolejne łóżko. Natomiast teraz z ryb nie zostaje skóra, więc trzeba tak czy inaczej popolować na jakieś zwierzęta. Ledersy, ledersy. Właśnie nie wiem. Aha, bo jedna kura, znaczy jedno jajko jest do jedzenia, drugie jest do niejedzenia. Indora. 15 bloczków. Czy z 15 bloczkami coś zrobię? Chyba tak. Nie wiem, gdzie to wyniesiemy. Gdzieś na tyły pewnie. Gdzieś tu. Tak. Trzeba będzie poharwestować trochę trawy, żeby nasze zwierzaki miały gdzie jeść, gdzie spać. No i że zanim ten zasieję, to muszę odgrodzić to. Nie chcę, żeby mi tu zjadły. Wydaje mi się, że gdzieś tu możemy, chociaż to potem wywalę. Tu jest kawałeczek. Dosłownie nie wiem nawet na ile. No, 5 miejsc jest. Takich lepszych. Steam Geyser. Depozyty, depozyty. Trochę dziwna mapa, nie? Ale bo tak jest, wiecie, tylko tu się tak naprawdę dzieje, w sensie po tej połowie. Gdzieś tu jest połowa, wszystko to jest góra dalej. Chociaż to i tak jest, jak mówiłem, większa mapa. Chyba. Znaczy, no, dałem większą mapę, nie tą standardową, tylko jedno piętro wyżej. Żeby... No, żeby mieć trochę większą mapę, nie? Powiedziałem, że trochę też mapy zabierze morze, dlatego chciałem właśnie większą zrobić tę mapkę. Boję się, kurde, tego wilka. On tutaj nas napierdzieli. Dobra, mamy 10. W ogóle mamy? Nie mamy. Potrzebujemy craftera i to tak craftera... Wydaje mi się, że wszystko przeniesione jest. Plant cut, cook. Masz crafting na 8.
Bo to jest też, kochani, to, że on szybciej. No właśnie. Mnóstwo będzie brudu. No, to są chyba zwykłe te. Zostaw to. Humberto. Weź zabierz. Bo zjedzą. Tak, kura je siano. Jakkolwiek by to nie brzmiało. Ty też jesz ten. Nie ma problemu. Natomiast więcej potrzebujemy już tego. Harvest failed. No ale nie mogli sobie sami zjeść, nie? Za dużo tych kurde zwierząt tu jest. To jest jakaś tragedia z tym. Chyba to trochę zwiększymy. Coś takiego. No właśnie, wood planków 60 potrzebujemy mnóstwo. Nie wiem, czy nie mam za dużo tego peneksycyliny. Właśnie. Medical raczej nie. Assign. Drug policy. Tidotaler. Spoko, nie ma problemu. Weźmiemy tą. One drink per day. Social drugs. Nazwiemy ją sobie. Antymalaria. Wszyscy biorą. Tak? For addiction. Apple cider, bla 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 bla. Antybiotyksy można by brać tu. Everyday. W drugą stronę. Właśnie nie wiem co ile. Weźmiemy co tydzień. Jedną? Tak? Only if mood below. To nie szkodzi. Only if joy below, nie. Take to inventory. Nie bierz nic do inventory. Super. Taka będzie nasza drug policy. Tylko kurde. Wiecie, mamy 5 osób. W ciągu 6 tygodni to się skończy. Chyba, że to za. Właśnie nie wiem. Czy jak zabronię tego brać, to co to będzie? Tu masz stołek. Tu mi zależy. 150 potrzeba. Sinbad jest za mały, ale może nosić jakieś rzeczy. Patrzę, czy ktoś zjada te, czy nie. Czy jak to z tym jest? Structure i tu powinno być ok już teraz. Trochę to przyspieszymy, to jest rozwalone. Nie wiem, czy to mogę usunąć. Nie mogę. Jemy, jemy, jemy. Om nom nom. Skończyły się już te. Nie szkodzi. Akcesoria. Z wood planka. To jest fajne ustawienie, słuchajcie. Naprawdę. Piętnaście desek. Kury są coraz większe. Sinbad tutaj, kurde, się mieści do tego. Ej, spoko. To do wywalenia.
Aha, zaraz, bo przecież mamy Restricta. I kochani, z tym, że najpierw muszę zobaczyć, ktoś mamy jakiegoś Night Owla. Z tego co kojarzę. Tak. Bradshaw'a. Którego znamy z wcześniejszego sezonu. Ty śpisz od 8 do 15, 7 godzin, 8. Dobra, może być. Budzisz się. Wszyscy się budzą tu. Jak. Natomiast nie idziesz spać. No i nie wstajesz, nie? Bo idziesz spać dopiero tu. No. Także Bradshaw, jak wszyscy śpią i wszystkie zwierzęta są, kurde, nie ten, nieżywe, to ty w tym czasie zbierasz, kurde, trochę tego, trawy. Wstawaj, bo to jest twoja pora. Watching sunrise, super. Slept on the ground, bla bla bla. Wiecie co? Trzeba będzie więcej tego zebrać. Z tego względu, że pierwsze łóżka, jakie są, nie są wcale wesołe. No właśnie te. Rogami w dół. To jest oczywiście nasze. Lepsze takie łóżko niż żadne. Tak mi się w każdym razie wydaje. Tu stockpile. Super. Dobra, heja mamy wszędzie. Śpisz. Humberto. Drewna już nie ma. Kogo zastrzeliłeś? Powiem ci, no dobra, że słabo ci doszło, dlatego właśnie między innymi będziemy na rybach polegać. Nie to. Trochę drzew. Trochę drzew. Dobra, mamy wilka gumowego. Jak to mówią. Trzy, dwa posiłki już tylko. Dlatego potrzebujemy tu, żeby ktoś robił to. Kozica. Wcześniej nie zawahałbym się. Przed ustrzeleniem dzika, teraz to kurde słabo. Konia można by stejmować. Dziku, dziku, dzik. Shop, shop, shop. Buffalo. I tyle. Mówiłem, to są takie stockpile tymczasowe. Tu zrobimy na łuda. No to raczej i tak będzie zabierane od razu. Super. Humberto, jaki to jest normal? To jest pur, no trudno. To będzie Mishi. Szesnaście procent. To powinno zadziałać, nie? Tak czy inaczej, wydaje mi się. Tu będzie Bradshaw.
to będzie Craig. Good. Dobrze, bo Craig musi być, mieć dobre łóżko. Zaraz, bo coś się wydarza. Z tak zwanym Shepardem. Sindbadem. Super. Okej. Ty w końcu będziesz miał odgryzione jakąś nogę, coś dziwnego. To ci mówię od razu. Jerky, ty sobie tu śpisz, i spoko. No. Więcej drewna potrzebujemy. Czy to drewno zostało ścięte? Powiem szczerze, że tak. Dobra. Natomiast Bradshaw gdzieś tam popiernicza. No. Konfucjuszu! Co jest z tobą? Nie wiem, co to za część ciała. Natomiast tu Santo powinno być jeszcze. Czy nasza? Nie, mamy tyle samo. Poison from Jerky. No właśnie, kurde, powiem szczerze, że mamy mało. Mało desek mamy. Chciałbym, żeby to ktoś zrobił w końcu. Wiecie, co zrobimy? Tu jest Research Bench. To na razie wywalimy. Chociaż nie miało to znaczenia w sumie. Bo i tak czekamy do miliarda. 400. Wiecie co? Nie będziemy na to czekać tyle. Bo ja już powinienem mieć dawno temu ze 2 albo 3 zrobione. Dwie technologie wynalezione. Czego szukam? Tu. No. Menadżer też może być z tego, ale... O. Alu Fresh. No. I to powinno być important, tak? Także to powinieneś przerzucić do... To jest raw... Nie, to jest prime meat. To też. Weź to zanieś sobie do beczki. I jak to zrobimy, to po prostu będzie takie, wiecie, on nie będzie musiał latać tam i nazad. I to będzie to. Natomiast tu potrzebujemy wooden planków trochę. A co? Co wy tu robicie, moi mili? Siemano. Nawet nie zauważyłem. Hello, food hunter, max weapon, nie szkodzi. No, sorry, że nie macie gdzie spać, no ale wiecie jak jest. Sam też nie mam.
trochę przyspieszymy. Humberto, Humberto. Dobra, to jest, tu kolejny ten jest. Poison from Jerky, ja rozumiem. Tu zabrane, tu zabrane. Tu jedno krzesło. Natomiast oni mogą coś nam sprzedać, tylko co? Kto jest dobry w negocjacjach? Mishi, który śpi. Weź, wstań na chwilę. To są nasze rzeczy. Wy macie Seikoicicy w dobrej cenie, myślę. Whisky macie. Rohil Ruty, tylko dwa niestety. Smokey Flipsy mało. Medycynkę macie za 80 zł, to nie bardzo. Komponenty macie chyba w cenie sensownej. Fenoksycylinę to ja mam, ale nie mam, nie sprzedam. Mogę kupić. Nie, dziękuję. From Jerky, from Jerky. Czy ty... Nieważne. Kolejne tutaj te. Ile to potrzeba? 40 na 60, wiesz co? Dobra, idź zrób właśnie stół. To jest bardzo ważny stół. They had enough of you. No to nara. Jeszcze. Zworsendowałeś. Bumraty, tutaj szczury latają. Masakra tu jest. Humberto. Super. Nie mamy miejsca. Humberto. Zanieś go. Super, że jesz surowe mięso. Mishi, wiesz co? Kto tam jest naszym crafterem? Ty gotujesz. Masz na szóstce to. Wiesz co? Weź sobie to. Daj sobie spokój. Z tym, bo widzisz, że potrzeba twojej tutaj ręki do tego. Ile tego trzeba? 50 jeszcze. Zostawcie to na razie, bo chcę zrobić to. 45 i ostatnia partia. Super. Zdeliveruj tu. To jest poważna sprawa. Agriculture, super. Pięćdziesiąt pięć. Się wystraszyłem, stary, nie strasz mnie. Pięć potrzeba. No właśnie, to będzie chyba, nie, 10 robisz. Tak, zrób to. Super. I teraz, kochani, storage. Widzicie, tu jest tylko pożywienie. Także tutaj wrzucimy jerky. Wrzucimy tutaj również jakieś inne rzeczy. Oystersy. Bo to się je od razu, tego się nie rozwala. W sensie nie ćwiartuje się. Roasted meat, chyba
Też pemikana. I fine meal. Muszę go znaleźć, tu jest. Bo simple meal jest. Dobra, i to jest important. I teraz, jak już będziemy działać z tym, to będzie dużo lepiej. Mam nadzieję, że ktoś tu research czuje. Ktoś najpierw wnosi. Dobra. Koniec tego dobrego. Stephenson, napierdzielasz. Zobaczcie, to jest to. Nie? Tyk. Bierze stąd i rzuca tu. I to jest super. I do dziesiątki robimy, nie? Bo do dziesiątki miał być. Także to jest fajne. Tutaj sobie zrobi, nie? Cyk, cyk, cyk. Nie? Super. Także polecam. Wynalazek. No nie mój, nie mój. Hygiene. Tu jakieś drewienko są cięte. Tu jabłuszka są. Właśnie nie wiem, czy tu jabłka mogą być. Wydaje mi się, że tak. Chociaż... Apple. Raczej nie. No nie szkodzi. Można by w innych beczkach trzymać. Także będziemy w ten deseń jakby robić, kochani. Jak mówiłem, tutaj miałem tylko wcześniej na te. Na skóry, ale ogólnie... Jest ok. Ogólnie jest za gorąco. Tak. Za gorąco. No, tu jest 35 stopni. Ewentualnie mogę tu otworzyć okno. W ogóle okna są. No, co Sindbad dziabnie, to my sobie tutaj zrobimy. A zostawili mi to. No chyba, żeby to pod jakiś daszek, może tu? Nie, tutaj nic nie zrobię. Kura! Jedna, druga. Wtedy miałem świnki, teraz mam kury, dobra. Tu są te. Konfucjusz napierdziela. Kura jedna, kura druga. Super. Dobra, kochani, na tym zakończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się w miarę podobało. Czy ja mam coś tu jeszcze do zebrania? Wydaje mi się, że... No ale ja cię stary nie będę bronił za każdym razem, no. Nie wiem, czy posiadanie psa to był dobry pomysł. No niby sobie coś tam radzi, nie? Delikatne takie rany, więc to też nie jest. Kolejna kura. Oczywiście ilość kur będzie zmniejszana. Natomiast potrzebuję teraz fishing chyba idzie, nie? Nie, jeszcze nie. Recreation, no niech recreation pójdzie, a potem fishing. Ty tu robisz to. Ale to powinien być koniec już teraz. Tak? Chyba tak. Powinien być koniec. To przeinstalujemy. Tu. 24 stopnie, ok. Ty masz dobrze. Tobie przeinstalujemy. Tobie tu. Tobie tu. A tak, na środku, żeby było. Brasszu śpi. I super. Dark environment. No, delikatnie te
rzeczy się brudzą. Natomiast wydaje mi się, że pójdziemy w beczki. Miałem kończyć, dobra. Tak, to właśnie dlatego nagrałem, kurde, całego Rimworda w 4 dni, nie? Się po prostu zasiądzie przy tym, to już się nie chce skończyć, no ale muszę. Dzięki, kochani, za uwagę. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Jeszcze tak jak mówiłem, znaczy mówiłem, no nie mówiłem, bo nie było co mówić, ale parę osób mnie prosiło w tamtej serii w ogóle dawno temu, 3 tygodnie temu, dla mnie to jest 4 dni temu, żebym ponazywał postaci, ale na razie nie będę tego robił, słuchajcie, bo to jest, jak mówiłem, zamieszanie, albo na przykład nagram całą serię w 4 dni i przy trzecim odcinku, kiedy ja już skończyłem wszystko, ktoś będzie chciał, żebym go nazwał, więc to tak nie bardzo to widzę. To jest jakieś takie dziwne, co się porobiło to. Tak mi się wydaje, czy nie? Mufalosy. Jakieś takie dziwne rzeczy. Natomiast tu później się chyba będziemy wkopywać delikatnie przed meteorytami. Nie wiem, czy to, kurde, zadziała, czy nie. To jest takie tymczasowe. Szkoda, że właśnie tego nie można potem przerzucić, nie? Ale wydaje mi się, że powoli, powoli w production będziemy szli. Steel Alloye. Jak to wygląda? To jest Steel Hopper. Tu jest beekeeping. Tu jest beehive. Bo tak wygląda identycznie, dlatego pójdziemy tutaj kiedyś w końcu. Także fishing wreszcie. Będziemy mieć stałe źródło pożywienia. Także gdzieś tutaj rybkę wsadzimy. Która będzie gdzieś zamrożona. Prawdopodobnie zrobimy dobudówkę. To będzie chłodzone. Także będzie można stąd, to będzie przejście, zabrać ciach, 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 tu. Stąd, tu. Stąd zabierają tu i jest wszystko git. Chodzi o to, żeby za daleko też nie łazić, nie? To oczywiście się nic nie psuje, bo wszystko jest pod dachem. No i być może to jakoś zabudujemy tutaj, zrobimy kolejne, wiecie, warsztat tu. Bo myślałem, żeby zrobić tutaj właśnie te rzeczy, nie? One są strasznie duże. 3 na 3. Czemu tu nie mogę? Tego raczej nie będziemy robić. Smithiego, no też jest spora sprawa. No więc albo tutaj wrzucimy cały nasz production, albo dopiero tu, nie wiem, zobaczymy. Natomiast jak mówiłem, no też nie będę chciał tutaj siedzieć całe życie. Także gdzieś potem wyruszymy, więc te rzeczy to są i tak tymczasowe. Miejmy nadzieję. Dobra, bo się rozgadałem znowu. Dzięki, pa pa.